tworzenia malutkich zbiorniczek, taki uważam, że wszelkiego rodzaju małe zbiorniki to jest super rozwiązanie dla osób, które nie mają miejsca na to, żeby wstawić nie wiadomo jak rozpasione akwarium, a druga rzecz, że przy takim małym zbiorniku poświęca się bardzo mało czasu na opiekę nad nim. Myślę, że tygodniowo to jest między 15 a 30 minut. Odsuwam te wszystkie wsypane dodatki od przedniej szyby i bocznych. To ma też poprawić estetykę tego zbiornika później, żeby to nie gryzło się w oko, nie przeszkadzało. Przychodzi teraz czas na to, żeby wsypać odpowiednią warstwę podłoża. My tutaj mamy produkt, który nazywa się Elostera Black. Jest to podłoże, które jest w sposób naturalny pozyskiwane ze środowiska. Ono nie jest w żaden sposób wypalane, tak jak inne podłoża tego typu. Tym między innymi tym się różni to podłoże od swoich konkurentów, że nie jest przetwarzane mechanicznie w żaden sposób, jest jakoś przesiewane, dokładnie nie znamy tego procesu. Producent nam nie zdradza. Różni się też tym, że każda granulka jest, nie ma zaokrąglonych krawędzi, jest taka bardziej naturalny wygląd ma. Ciekawą rzeczą jest to, że to podłoże nie uwalnia amoniaku na starcie akwarium i jak później zobaczycie, bardzo fajnie się zachowuje przy zalewaniu, bo nie pyli. Te podłoże tutaj najpierw te miejsca, żeby mi się z przodu i obok szyb, gdzie zostało odsunięte pozostałe części systemu podłożowego, żeby mi się to po prostu nie rozsypywało, to jasne podłoże w kierunku szyby.